Debata dnia. Dzień dobry Państwu, Magdalena Złotnicka. Naszymi gośćmi są publicyści, redaktorzy Robert Knap, portal TVP Info. Dobry wieczór, witam. Oraz Hubert Biskupski, Super Express. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Panowie, w dniu wczorajszym kandydatura posła PiS Bartłomieja Wróblewskiego na rzecznika praw obywatelskich nie zyskała wymaganej większości w Senacie. Za tą kandydaturą opowiedziało się 48 senatorów, 49 było przeciwko, dwóch senatorów wstrzymało się od głosu. To wszystko oznacza, że czeka nas kolejny raz wybieranie rzecznika praw obywatelskich. Czego się panowie spodziewają, jeśli chodzi o te kandydatury? I zaczynamy od Huberta Biskupskiego. Ja mam nadzieję, że uda się znaleźć i wypracować kandydaturę akceptowalną dla obu stron sporu politycznego, bo jeżeli chodzi o pana Bartłomieja Wróblewskiego, no wiadomo było, że mówiąc eufemistycznie, nie wzbudza on sympatii strony opozycyjnej ze względu na swoje takie no, dość radykalne poglądy i podejmowane działania, chociażby w sprawie zakazu aborcji. Mówi się w tej chwili od wczoraj o możliwości wysunięcia na tę kandydaturę pani senator Żyli Staroń. Nie wiem, czy byłaby ona akceptowalna dla obozu opozycyjnego, ale myślę, że łatwiej byłoby dla tej kandydatury znaleźć poparcie niż dla tych kandydatów, którzy byli do tej pory przez obóz władzy czy obóz opozycji desygnowani do tej roli. Jakich kandydatur spodziewa się, jakich kandydatur oczekiwałby redaktor Robert Knap? Znaczy może zacznę od tego, że to głosowanie, które mieliśmy wczoraj w Senacie, no po raz kolejny pokazało, że opozycja nie potrafi się wznieść ponad jedną podstawową wytyczną, która funkcjonuje od wielu, wielu lat, a więc wszystko byle nie PiS, wszystko, żaden argument się nie liczy, byle tylko nie udało się PiS-owi. Dzisiaj w rozmowie z senatorem Libickim, portal TVP Info, dowiedział się, że senator Libicki wstrzymał się od głosu, choć wcześniej zapowiedział, że jest gotowy poprzeć tę kandydaturę, znaczy jest, akceptuje jakby tę kandydaturę, ale wstrzymał się nie dlatego, że Bartłomiej Wróblewski, jak słyszałem przed chwilą, miałby radykalne poglądy, bo sam senator Libicki jakby popiera tutaj to, co stało się w Trybunale Konstytucyjnym, ale jak powiedział, przede wszystkim nie podniósł ręki za, tylko wstrzymał się, no i ten głos jakby zaważył na tej kandydaturze tylko dlatego, cytat, żeby PiS nie odniósł zwycięstwa, żeby PiS nie mógł sobie wpisać kolejnego zwycięstwa. Senator Libicki dodawał także, że według niego Rzecznik Praw Obywatelskich nie ma narzędzi ani do tego, by wprowadzić rewolucję obyczajową, ani żeby chronić wartości konserwatywne. To też dodał w tłumaczeniu tego, dlaczego wstrzymał się od głosu. Wstrzymała się również senator Staroń, o której mówił redaktor Biskupski. Jak pan to ocenia, panie redaktorze? To pytanie do redaktora Knapa. Senator Lidia Staroń wstrzymała się prawdopodobnie dlatego, że sama chciała, być może, nie wiem, no zobaczymy, ale ta kandydatura jest jakby gdzieś w kuluarach wymieniana, więc być może dlatego ta decyzja o wstrzymaniu się od głosu, tak, żeby ta procedura w jakiś sposób dalej się przeciągnęła i kolejne pojawiły się kandydatury, a jeszcze stanie, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o to, co pani redaktor powiedziała, o to, że Rzecznik Praw Obywatelskich nie ma odpowiednich narzędzi. No więc pytanie, dlaczego w takim razie pan Bartłomiej Wróblewski nie mógł być wybrany, skoro nie ma tych narzędzi, skoro nie należało się spodziewać jakiejś rewolucji, tak? Bo z tego, co wiemy, na przykład były rzecznik praw obywatelskich, pan Adam Bodnar, gdyby miał takie narzędzia, to bez wątpienia takiej rewolucji w lewym kierunku dokonałby. Wiemy, w jaki sposób pan Adam Bodnar odnosił się i wypowiadał się na temat pani Lempart, którą chwalił i mówił, że no, jest to osoba, która no jakby, no, którą należało, osoba wybitna, tak powiedzmy, no, dokładnie, tak powiedzmy, tak się wyraził.
Panowie, z kolei Władysław Kosiniak-Kamysz, ad vocem Hubert Biskupski. Nie wiem, skąd oczekiwanie, że obóz opozycji miałby popierać i głosować za wskazanym przez obóz władzy upartyjnionym, partyjnym kandydatem. To równie dobrze obóz opozycji mógłby oczekiwać, że wskazana wcześniej pani Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, popierana przez różne NGOsy, uzyska poparcie obozu władzy. No to jest takie myślenie życzeniowe trochę naiwne. I to ja mogę też jedno ad vocem? Dobrze, ad vocem do ad vocem, panowie. Jeżeli ta kandydatura nie jest wcześniej uzgodniona i zaaprobowana przez szersze grono polityczne niż strona, nie wiem, lewicy, jak w przypadku pana Ikonowicza, czy w przypadku pani wspomnianej Rudzińskiej-Bluszcz, czy Koalicji Obywatelskiej, czy w przypadku dwóch kandydatów wyłanianych z tak naprawdę jądra politycznego Prawa i Sprawiedliwości, no to nie oczekujmy, że taka kandydatura uzyska aprobatę, bo nie uzyska. Dobrze, ad vocem do ad vocem redaktor Knap. No jest, tak jak powiedziałem, no jest kwestia podstawowa, no wszystko tylko nie argumenty. Wszystko nie to, aby PiS nie miał w jakiś sposób, mimo że jest w jakiś sposób ta kandydatura, moim zdaniem, Bartłomieja Wróblewskiego dosyć racjonalna. To zresztą pokazywało zachowanie i senatora Libickiego, i senatora Staroniowej. I jednak to te dwa głosy zaważyły, nie głosy opozycji. Te dwa głosy zaważyły na tej sprawie. Panowie, z kolei Władysław Kosiniak-Kamysz, lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Koalicji Polskiej, na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia mówił o tym, że jego zdaniem kolejny kandydat to powinien być ktoś ze środowiska akademickiego. Ja chciałam panów zapytać też w kontekście tych nieoficjalnych informacji, które się pojawiają o kandydaturze Lidii Staroń, jak to jest z tą przynależnością polityczną kandydata? Bo pojawiają się bardzo często takie argumenty w kontekście Bartłomieja Wróblewskiego, że mimo tego, że jest to prawnik, doktor nawet, no to jest czynnym posłem i to się nie podoba opozycji. Tylko ja mam takie pytanie. Czy panowie są w stanie wskazać jakiegokolwiek profesora, doktora, działacza społecznego, który na przykład może się wylegitymować tym, że od, nie wiem, 10 lat nie bierze udziału w wyborach i jest całkowicie apolityczny? Przecież wszystkie osoby, o których mówimy, jakieś poglądy polityczne prawdopodobnie mają. Pytanie do Huberta Biskupskiego. Oczywiście, że każda, albo przynajmniej większość osób myślących, angażujących się w działanie społeczne, prowadzących badania naukowe czy dydaktyczne, pewien światopogląd posiada, ale jest jednak mimo wszystko subtelna różnica wysuwania na kandydaturę Rzecznika Praw Obywatelskich, posła, senatora, wiceministra, a kogoś ze środowisk akademickich, ze środowisk NGO-sów, czy jeszcze kogokolwiek innego, gdzie ta afiliacja nie jest taka oczywista. A nie obawia się pan, panie redaktorze, że gdyby został wskazany, nieważne czy przez PiS, czy przez Koalicję Obywatelską, czy przez PSL, jakikolwiek profesor, to zaraz dziennikarze by znaleźli, że w roku 2005, przypuśćmy, popierał na przykład PiS, albo w roku 2007 wyraził się pozytywnie o Platformie, etc., etc. Czy to nie jest trochę tak, że właściwie każdą osobę, która jakkolwiek zabiera głos w życiu publicznym, da się mniej lub bardziej przypisać, że to się mu podoba albo tamto? To, czy tamto się podoba, to jest jasne, bo te osoby, jak osoby myślące, deklarują swoje poglądy w różnych kwestiach, czy to praw człowieka, czy praw konstytucyjnych, czy jakichkolwiek innych praw, czy działań politycznych, czy społecznych. Natomiast absolutnie nie zgodzę się z tym, to, że ktoś, nie wiem, 5 lat temu chwalił Platformę, a jednocześnie krytykował Prawo i Sprawiedliwość albo odwrotnie, nie świadczy o tym, że jest zwolennikiem tej konkretnej formacji. Może odnosiło się to do konkretnych działań, konkretnego polityka, konkretnego projektu czy ustawy, czy też ustawy.
Rzecznik Praw Obywatelskich jest taką osobą, czy taką instytucją, która powinna się cechować wyjątkową wrażliwością społeczną, być dobrze zorientowaną w materii prawnej i niestety albo stety bardzo uważnie patrzeć władzy na ręce, zarówno tej władzy centralnej, reprezentowanej przez rząd i większość sejmową, jak i tej władzy samorządowej, bo Rzecznik Praw Obywatelskich ma rolę brania pod opiekę tych, którzy przez państwo w ten czy inny sposób są pokrzywdzeni. Ale skąd pomysł, skąd takie założenie a priori, to już pytanie do redaktora Knapa, że ktoś, kto jest politykiem, po zmianie funkcji na rzecznika nie będzie dbał o interes wszystkich. Ja bardzo często przytaczałam przykład Adama Abramowicza, posła PiS przez wiele kadencji, który jako rzecznik małych i średnich przedsiębiorców bardzo często wypowiada się wbrew linii partii rządzącej, jeśli chodzi na przykład o kwestie obostrzeń. Więc pytanie, skąd się biorą takie obawy? Pytanie do redaktora Knapa. No to jest właśnie tak, jak pani redaktor powiedziała, to jest założenie a priori. I zakładamy sobie coś, co twierdzimy i będziemy twierdzić niezłomnie, że tak ma być. Tak może się stać i tak będzie. Na pewno, bo tak twierdzimy. Więc ja powiem, naiwnością jest też twierdzenie, że osoba, która nie jest przynależna politycznie, nie jest działaczem partyjnym, będzie mniej aktywna politycznie, czy jest mniej aktywna politycznie niż właśnie taki działacz partyjny. Czasami widzimy, że ludzie, którzy mając określone poglądy i mówimy to właśnie o pewnej sferze elit i nie są jakby związani bezpośrednio z ugrupowaniami partyjnymi, działają zdecydowanie mocniej politycznie niż sami działacze partyjni. I mamy na to przykłady. Dlatego trudno jest tak jednoznacznie stwierdzić i nie da się jednoznacznie stwierdzić, nie da się przyjąć takiego a priori, takiego założenia z góry, że dana osoba tylko dlatego, że w jakiś sposób była związana, czy jest związana z partią polityczną, a ma pewne predyspozycje i przygotowanie, i znajomość tematu, i przedmiotu, i pewną zdecydowaną wrażliwość na te tematy, mam na myśli przede wszystkim prawa obywatelskie, nie będzie w stanie wznieść się ponad pewne rzeczy. No, takiego założenia po prostu się zrobić nie da, natomiast na pewno da się zrobić takie założenie w pewnej walce, w pewnej grze politycznej, uprawianej także w mediach. A co do tej gry, panowie, jak będzie wyglądała sytuacja dalej? Pojawią się kolejni kandydaci, bardzo prawdopodobne, że znowu będą się podobać Sejmowi, to nie będą się podobać Senatowi albo na odwrót. Nie będziemy w tę grę grać do końca świata, ponieważ stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich może być puste jeszcze przez tylko, no niecałe już w tym momencie 3 miesiące. Więc powstaje pytanie, co dalej? Co po tym okresie, w którym no, okaże się, że nie może nie być zgodnie z prawem Rzecznika Praw Obywatelskich? Hubert Biskupski. Ja jeszcze tylko na sekundę odniosę się, jeżeli pani redaktor pozwoli, do wypowiedzi pana redaktora Knapa. To ja równie dobrze mógłbym zadać pytanie, a dlaczego Prawo i Sprawiedliwość nie jest w stanie się wznieść ponad polityczne podziały i swoją niechęć braną a priori i nie zagłosowało za panią Zuzanną Rudzińską Bluszcz? No to jest takie trudno oczekiwać, że będzie się ugrupowanie polityczne będzie wspierało kandydata obozu przeciwnego. Być może uda się wyłonić, wracając do pani pytania, kandydata, który jest akceptowalny przez dwie strony sporu politycznego. Jeżeli nie, no to myślę, że nastąpi ten scenariusz, nie chcę mówić siłowy, taki quasi siłowy, czyli przyjęcia ustawy, czy też noweli ustawy, która umożliwi wybór Rzecznika Praw Obywatelskich bez potrzeby akceptacji Senatu i wtedy to może być równie dobrze Marek Suski wybrany na tę funkcję.
Nie słyszałam, żeby nazwisko Marka Suskiego było w grze, jeśli chodzi o Rzecznika Praw Obywatelskich, ale rozumiem, że to był żart. Ale rozumiem, że to był żart, panie redaktorze. Natomiast poważnie już pytanie do redaktora Knapa, jak rozwiązać wobec tego ten pad? Bo zakładam, że jeżeli pojawiłoby się to rozwiązanie, o którym mówił redaktor Biskupski, czyli wybieranie Rzecznika Praw Obywatelskich po tych 3 miesiącach bez Senatu, no to spodziewam się, że wówczas jedna ze stron podniosłaby straszne larum. Pytanie wobec tego, co zrobić? Nie wiem, no to jest w ogóle jakieś, znaczy ja osobiście wolałbym, żeby rzeczywiście w tej kwestii kierować się jednak jakimiś konkretnymi argumentami, nie tylko kwestiami politycznymi, tak, bo można tutaj rzeczywiście, jesteśmy właściwie w tym momencie w pacie i moim zdaniem należałoby jakby przede wszystkim wznieść się ponad pewne takie ograniczenia partyjne, polityczne i tak dalej. Więc to przede wszystkim, a jeżeli chodzi od strony formalnej, nie wiem, no być może rzeczywiście będzie konieczna jakaś zmiana w prawie, no bo tak w ten sposób można się patować nieustannie, cały czas. Panowie, zostawmy wobec tego już ten temat. Z całą pewnością on jeszcze wróci i to w niedalekiej przyszłości. Skoro zaczęliśmy naszą rozmowę od Senatu, porozmawiajmy o tym, co będzie się działo z Funduszem Odbudowy w Senacie właśnie. 27 maja Senat ma się pochylić nad ratyfikacją. Początkowo Koalicja Obywatelska zapowiadała poprawki. Dziś pojawiły się informacje, że marszałek Tomasz Grodki zapowiedział, że Senat po prostu opatrzy ustawę ratyfikacyjną preambułą oraz że powstanie dodatkowa uchwała wskazująca modyfikacje w Krajowym Planie Odbudowy. Jak panowie zapatrują się na ten pomysł? Czy to jest pewnego rodzaju przyznanie się, że na tym etapie nie można wprowadzać poprawek, co mówiła część polityków oraz część prawników? Jak to wszystko będzie dalej przebiegało? Pytanie do redaktora Biskupskiego. Najprawdopodobniej stanie się właśnie tak, jak pani redaktor to przed chwilą przedstawiła, ze względu na ten spór prawny dotyczący tego, czy można wprowadzać poprawki do ustawy ratyfikującej dokumenty czy akty prawne. Jeżeli ja nie jestem prawnikiem, więc nie będę się w ten spór w żaden sposób angażował. Jeżeli przyjmiemy, że można albo przyjąć, albo odrzucić projekt ustawy, a w tym wypadku już ustawę ratyfikacyjną, no to taką swoistą protezą polityczną jest przyjęcie uchwały, wpisanie preambuły, co ma znaczenie tylko i wyłącznie czysto polityczne, PR-owe, marketingowe, bo nie ma to wpływu na dalszy bieg sprawy, ani na podział tych środków z KPO, a ustawa zostanie w mojej opinii przyjęta w tym ustawowym czasie, bo nie wyobrażam sobie, żeby senatorowie Koalicji Obywatelskiej głosowali przeciwko. A co z tą preambułą zrobi Sejm? To już pytanie do redaktora Knapa. Znaczy, ja myślę, że będzie to uchwalenie nastąpi w Senacie i w Sejmie i na pewno, znaczy, jakby nie będzie tutaj problematyczna ta kwestia, natomiast należałoby się zastanowić, po co tak naprawdę całe to zamieszanie w Senacie i całe to przesuwanie tego posiedzenia przez marszałka Grodzkiego, bo widzimy moim zdaniem po raz kolejny, że marszałek Grodzki ciągle chce podgrzewać tę atmosferę, nawet kosztem pewnych interesów, bardzo ważnych interesów polskich. To się źle kończy dla opozycji, widzimy też to w sondażach. Nie wiem, senator Karczewski dzisiaj z kolei przypomniał wypowiedź Donalda Tuska, który stwierdził, że można odrzucić przecież ten plan ratowania, ten fundusz, a potem jak już pozbędziemy się PiS-u, no to wtedy może zagłosujemy za. Tak mówi przynajmniej senator Karczewski, przypomniał słowa Donalda Tuska. Ja po raz kolejny, może powtórzę, będę się powtarzał, ale powiem, że no, żadne argumenty nie są w tym momencie w takim razie istotne, poza jednym podstawowym, tak? Dokuczmy PiS-owi jak tylko się da, a najlepiej wystaćmy rząd w powietrze,
bo to jest podstawowym naszym założeniem. Ja nie mogę się z czymś takim zgodzić, bo zresztą tak jak widzimy, też jest list samorządowców, którzy są zdziwieni całą tą sytuacją, którą w Senacie mamy, a więc przesuwaniem terminu głosowania, które prawdopodobnie skończy się jednak pozytywnie, bo trudno oczekiwać, żeby Senat wziął na siebie, na swoje barki taką potężną odpowiedzialność zablokowania czegoś takiego. I tu stawiamy kropkę, jeśli chodzi o tę część naszej rozmowy z przyczyn czasowych. Hubert Biskupski, Super Express, Robert Knap, portal TVP Info komentują najważniejsze wydarzenia dnia. Do naszej rozmowy wrócimy po serwisie informacyjnym, który już za chwilę.